Drodzy internauci, serdecznie witam. Kolejny dzień, kolejny odcinek codziennika. Zapraszam do krótkiej refleksji, która nam pomoże przeżyć ten kolejny dzień kończącego się roku. Hasła biblijne dzisiejszego dnia są następujące. W piątej Księdze Mojżeszowej, w tłumaczeniu Biblii Ekumenicznej, znajdziemy takie słowa. To 30 rozdział, 2 werset. Kiedy nawrócisz się do Pana, Twego Boga, wtedy Pan, Twój Bóg, odmieni Twoje wygnanie, zmiłuje się nad Tobą. A w Ewangelii Marka, w 1 rozdziale, 2 hasło o następującej treści. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Wypełnił się czas. Moi drodzy, te słowa słyszeliśmy jeszcze kilka dni temu przy okazji przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego. Tak, wypełnił się czas. To były piękne dni, kiedy mogliśmy wspominać Boże zmiłowanie nad tym światem. Bożą miłość, która objawiła się w Betlejem. Dziś, tak prawdę mówiąc, jesteśmy trochę w pośrodku. Święta oczywiście pamiętamy, mamy choinki, patrzymy jeszcze na prezenty, które otrzymaliśmy, przeżywamy tą atmosferę, ale z drugiej strony już czujemy, że przecież za parę dni wieczór sylwestrowy, ostatni dzień roku i potem coś nowego. Coś nieznanego, co jest przed nami. Dziś jesteśmy tak pośrodku, pomiędzy świętowaniem, owym wypełnieniem się czasu i przypominaniem sobie, jak to było, a wchodzeniem w coś nowego, nieznanego. Gdy jesteśmy na pograniczu czasu przeszłego i czasu, który nadchodzi, warto chyba przypomnieć sobie o tych rzeczach najważniejszych. I myślę, że te słowa, które przeczytałem przed chwilą, o takich ważnych, najważniejszych rzeczach po raz kolejny nam przypominają. Wypełnił się czas. Upamiętajcie się. Przybliżyło się Królestwo Boże. To nic innego niż podkreślenie wartości upamiętania, czyli wniknięcia w głąb samego siebie, odwrócenia się od tego, co złe, otwarcie się na Boże działanie, przyjęcie Bożego odpuszczenia i życie w bliskości Boga. Upamiętajcie się, pokutujcie. Może przypominają nam się przy okazji słowa Marcina Lutra z jego tezy, gdy wspomina o tym, iż nasze życie powinno być nieustanną pokutą, takim nieustannym odwracaniem się ku Bogu, a od złego. I moi drodzy, gdy tak jeszcze czujemy powiew świąt i przeżywamy je, a z drugiej strony widzimy, że przecież rok 2023 za chwilę się skończy. Pamiętajmy o rzeczach najważniejszych, o życiu z Bogiem. I niech Bóg da nam dobry czas. Amen.